Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Tutaj jeszcze kamery nie miałem. Pewnie dlatego, że to głupie miejsce jak na kamerę. Środa. 17 kwietnia 2024. Austria. Jedno z największych miast w Austrii. Najmniej przyjazne autobusom, bo się nie da do niego tak naprawdę wjechać, a mianowicie Salzburg. Więc witamy w Salzburgu. Trochę inny scenariusz niż za każdym razem w Salzburgu, więc coś nowego w końcu się nam przytrafiło. Mianowicie... Idziemy teraz do hotelu. Kwestia logistyczna jest taka, że ja w tym hotelu nigdy nie byłem, więc ogólnie pod hotelem jest parking. Właściwie to za hotelem. Właściwie to 120 metrów od hotelu. Tylko jest jeden duży logistyczny problem z tym hotelem i z tym parkingiem. Hotel jest na wylocie z miasta przy węźle z autostradą. Parking jest po drugiej stronie autostrady przy okazji jakby serwisów, a nie ma chodnika na łączniku, nie da się tam przejść, nie ma się tam jak dostać, przedostać, no się nie da, no. No i pilotka mówi, że kiedyś tam była w hotelu i że tam kierowca wjechał tyłem za hotelem, taki tam parking dla samochodu, bo tam stanął, ustawił się i było dobrze, więc chcę jechać sprawdzić tą wersję, aczkolwiek mam na uwadze, że nie mam zbyt dużo czasu na eksperymenty, bo mam na styk tą 3-godzinną przerwę, którą muszę dzisiaj zrobić, zanim zrobię swoją 24. Jeszcze mógłbym to zrobić w Rzymie, ale tam już w ogóle będzie ciasno czasowo, więc muszę koniecznie tą 24 zrobić tu i teraz. A zobaczymy, co nam z tego mądrego wyjdzie. Tak jak mówiłem, no trochę to jest taki eksperyment, więc idealnie by było, jakby się udało dojechać do hotelu, tam zaparkować i na te 3 godziny bym se poszedł wyciągnąć kopyta. Ale nie wiem, czy to się uda, to ja bym właśnie sprawdzić. Nie jest to szczyt sezonu. Ba, jestem w szoku, jak tutaj jest zimno. Właściwie od Pragi dzisiaj. Wyjechaliśmy kawałek z Pragi na południe i się zrobiło już temperatury jednocyfrowe. Przed całym Salzburgiem, tutaj na tych przedmieściach śnieg świeży leży. Chociaż, niby, ciepło, bo aż 8 stopni teraz jest. Halo? Ale ukryty fotoradar, wcale nie jest ukryty w sumie. Jest po prostu na widoku. Więc idziemy pod hotel i zobaczymy. No i nowe miejsce na kamerę. Nigdy tu jej nie przyczepiałem. Średnio mi się to podoba. Ale ja dopiero jak włączę komputer, to będę widział, czy bardzo średnio mi się to podoba, czy bardzo w ogóle mi się to podoba. Nawet zobaczcie, tu zaraz mamy takie miejsca, też tutaj kojarzę. Po lewej zaraz takie pseudoklepisko. W sumie to by się tutaj dało stanąć, no ale nie, bo jest przy wjeździe do miasta znak, że tylko możliwe jest wysadzanie, zakaz parkowania. Mamy parking w Salzburgu, z którego korzystamy. Jest taki, owszem. Ale... tam parkujemy na noc, jeżeli hotel mamy w centrum, właściwie hostel. Nigdy nie robiłem wycieczki hotelowej do Salzburga, no i proszę. I komplikacje.
Więc zawsze lubię, jak jest taka możliwość jak teraz, że mam czas, żeby w nowe miejsce, gdzie jest potencjalnie kombinacja, przyjechać samemu, jeszcze bez grupy, i wtedy sobie mogę na spokojnie ocenić stopień komplikacji, jak to zrobić, przodem, tyłem, którędy wyjechać i tak dalej, i tak dalej. Więc jedziemy spróbować. Wyjeżdżamy z Salzburga, więc tu już mógłbym w krzaku gdzieś postawić. No bo jedyna opcja to wziąć sobie Ubera z tego parkingu do hotelu. Ale to jest na mapie 5 cm, no, przy mocnym powiększeniu. To mi tutaj strasznie właśnie nie pasuje, ale widać już nasz hotel. B&B Salzburg Nord. Który de facto nie jest w Salzburgu. Zobaczymy, czy nam się uda na ten parking tam dostać w ogóle. McDonald's pod oknem. Przystanek autobusowy. Jeszcze tam do tyłu, żeby się wepchnąć. Tak nie za dużo tu jest miejsca. No nie, no to się tam nie uda w życiu, słuchajcie. Ja widzę, jakie tam są krzaki i drzewa. Ja tam nie będę po drzewach jeździć. Nie. Nie, 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 nie. Dobra, to jedziemy na parking. Idziemy na ten parking chyba full legal, nic tu innego nie wymyślimy. Żeby tam gdzieś dalej pojechać, coś zwiedzić, ale tak zrobię swoje 3 godziny, bo i tak potem ich do hotelu muszę przywieźć. Jak przywiozę do hotelu, to się muszą rozpakować. Kurde, jak ten parking się wjeżdża, to by można stanąć. Trzeba było pojechać i zrobić rundkę. No przecież tak trzeba było zrobić.
Raz to już dupa zbita. Teraz to będziemy szukać następnej okazji. Aja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 j
16. Nie wiem ile razy, nie wiem co chciałem powiedzieć, ale wielokrotnie objechałem już ten węzeł, żeby dojechać tutaj na to miejsce po prawej. Sięgnąć. Co tu w ogóle na tym parkingu można zrobić? Bo tu chyba można podobno nawet kibel spuścić.
Można wodę nalać. Można zrobić dużo dobrych rzeczy. Ale ja nic z tych rzeczy robić nie muszę. Proszę, jest miejsce na kawusie.